W dzisiejszym wydaniu informacji z Płocka uczestniczymy w akcji ewakuacyjnej, która odbyła się na terenie miasta. Zapowiadamy rozpoczęcie tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Pokazujemy nowy plac i nowy parking na Międzytorzu. Rozmawiamy o regatach. Oglądamy niezwykły film w Muzeum Żydów Mazowieckich. A na koniec zapraszamy do lasu na grzybobranie. Paraliż komunikacyjny miasta. W poniedziałek w Płocku trwała akcja ewakuacyjna. To wszystko przez materiały wybuchowe, które znaleziono w bloku przy ulicy Dworcowej 45. Jak wynika z relacji policji, niepokojące odkrycie miało miejsce w piwnicy bloku. Na miejsce wysłano pirotechników i saperów. Otrzymaliśmy informację, z której wynikało, że w bloku przy ulicy Dworcowej 45, w jednej z piwnic w tym bloku, zostały ujawnione materiały wybuchowe. Policjanci, nasi policyjni pirotechnicy z Komendy Miejskiej Policji w Płocku po wstępnych oględzinach stwierdzili, że znajdują się tam korpusy granatów i zapalniki oraz amunicja. W związku z tym na miejsce zostali wezwani policyjni pirotechnicy z Komendy Stołecznej w Warszawie. W tej chwili właśnie grupa pirotechników z Komendy Stołecznej sprawdza to znalezisko, określa, co to jest za materiał. Otrzymałem właśnie informację, że oprócz korpusów granatów i zapalników oraz amunicji, również został tam ujawniony trotyl. Po wykonaniu tych czynności, po zabezpieczeniu tego materiału i zabezpieczeniu go w taki bezpieczny sposób, aby nie zagrażał już mieszkańcom, mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, ponieważ aby zabezpieczyć im w sposób możliwie jak najpełniejszy bezpieczeństwo, została podjęta decyzja o ewakuacji bloku plus ewakuacji przedszkola, które bezpośrednio sąsiaduje z tym blokiem. Łącznie było to 217 osób i tak jak powiedziałem, po zakończonych czynnościach mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Obszar między ulicami Dworcowa, Chopina, Mickiewicza, Obrońców Płocka, Reja był całkowicie zamknięty przez policję i straż pożarną, co spowodowało duże utrudnienia w ruchu i korki w centrum oraz zamęt wśród płotczan. Jak wyglądała ewakuacja dzisiejszego dnia? No bardzo krótko to tam. Ja podszedłem pod blok i zostałem przeproszony przez straż Płocko, żeby nie wchodzić do bloku. Czy wyjaśniali, co się stało? No, że prawdopodobnie jest jakiś ładunek na ostatniej klatce. Czy ładunki, no nie wiem. Więcej nic tam nie słyszałem. A jeśli chodzi o sąsiadów, to sąsiedzi też razem z Państwem wyszli? No tak, wyszła tam jeszcze jedna pani i sąsiad z pierwszej klatki jeszcze jeden wychodził. Czyli do każdego policja pukała do drzwi i prosiła o szybką ewakuację? Ja przed blokiem, podczas już samej ewakuacji, to ja wracałem z garażu, prawda, także ja nie byłem w bloku i praktycznie tylko widziałem, że tam panów z policji po wszystkich klatkach sobie tam biegali i powiadamiali. A czy bezpośrednio oni powiadamiali, czy to z radio osiedla, czy skądś, to nie jestem w stanie powiedzieć. Czy od razu zaproponowali, żeby państwo tutaj na tą czas ewakuacji się przenieśli tutaj do rady? Była propozycja przejścia do przedszkola, prawdopodobnie tam na Lasockiego, ale to ja też mam taką niepotwierdzoną. Coś tam słyszałem, jak gdyby, nie? No a do klubu oczywiście też. No klub to tutaj nasze wyjście może być popołudniowe, prawda? I czas spędzony. Także przyszliśmy tutaj, chociaż przeszło bardzo mało osób, nie? Akcja trwała do wieczora. Pirotechnicy znaleźli i zabezpieczyli dwa granaty, trotyl oraz niezidentyfikowany jeszcze materiał wybuchowy. Wszystko w rękach płotczan. Rozpoczęła się kolejna edycja budżetu obywatelskiego Płocka. Od poniedziałku, 18 września, w Płocku rozstawione zostaną konkursowe urny. Głosować może każdy. Podobnie jak w ubiegłych latach, fundusz budżetu obywatelskiego zostanie podzielony na pulę osiedlową i ogólnomiejską. Swój głos może oddać każdy, kto skończył 16 rok życia i to na kilka sposobów. Nie tylko tradycyjnie przy urnach, ale też przez telefon czy internet. Głosować można do 1 października. Szczegółowe informacje na temat projektów i samego głosowania, jak i konkursu budżet obywatelski, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka, plock.eu.
Jest nowy skwer i parking na Międzytorzu. We wrześniu do użytku Płotczan oddano nowy skwer z placem zabaw i siłownią terenową oraz parking na 95 miejsc postojowych na osiedlu Międzytorze. Inwestycja przy ulicy Piaska i ulicy Lachmana kosztowała blisko 1,6 miliona złotych. Skwer podzielono na dwa place. Pierwszy z nich jest dedykowany dla młodszych dzieci, drugi dla starszych. Na skwerze poza zabawkami znajdują się elementy małej architektury. Ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, a także trawniki, kwiaty i krzewy oraz drzewa. Na siłowni występującej na placu pojawiły się natomiast trzy urządzenia. Obok skweru powstał także duży parking, który posiada 95 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Płocki Klub Olimpijczyka działa dla młodzieży. Jedną z najbliższych imprez będzie sztafeta dla młodych i masterów z całej Polski. Klub Olimpijczyka kilka imprez robi dla młodzieży. Idea popularyzacji tej olimpijskiej. Jedną z najbliższych imprez będzie olimpijska sztafeta. Już tradycyjne zawody na ergometrach wioślarskich w jednej płockiej galerii, gdzie uczestniczą sztafety szkół podstawowych z terenu miasta Płocka i okolicznych miejscowości, a ponadto masterści z całej Polski. Jest to fajna impreza, która popularyzuje nie tylko ideę olimpijską, ale również sport wśród osób starszych, młodszych. Dajemy przykład, że sport to nie tylko zdrowie, ale również sposób na życie. W tym samym czasie będzie otwarta wystawa związana ściśle z Polskim Towarzystwem Wiosiarskim, które jest kolebką polskich olimpijczyków. Tu na tej przystani wychowało się 12 olimpijczyków, w tym 5 medalistów olimpijskich. I będziemy robić zbiórkę na cel charytatywny, jeszcze dokładnie żeśmy tego nie ustalili, na ergometrze. Za każdy przewiosłowany metr na ergometrze będzie odpowiednia kwota wpłacana na ten właśnie cel dobroczynny. Mieliśmy okazję porozmawiać także z jednym z Płotczan, olimpijczykiem z Barcelony, który zmagania młodych i ich sztafetę ogląda co roku. Jak co roku przyjeżdżam z miłą chęcią powspominać, spotkać się z kolegami. To jest mój macierzysty klub, w którym się wychowałem, w którym trenowałem, dla którego osiągałem sukcesy i który klub mnie wychował. No, przyjeżdżając tu, spoglądam na Wisłę, spoglądam na klub, bardzo się zmieniło. No chętnie bym jeszcze, mówiąc szczerze, wystartował ze swoimi kolegami, z którymi osiągałem wielkie sukcesy. Natomiast no niestety zdrowie, praca i tak dalej, sprawy zawodowe nie pozwalają na to. No. Nasz rozmówca przyznaje, że do dziś wspomina chwilę, kiedy był aktywnym sportowcem. Do dziś śnią mu się sukces i pamiętny bieg, który dał mu brązowy medal w Barcelonie. Zdarza mi się tam raz na jakiś czas, że przeżywam we śnie ten bieg, który właśnie na którym płynęliśmy w Barcelonie. No jest to dla mnie szczególne przeżycie, szczególne osiągnięcie. No, był to nasz niewątpliwie największy sukces, który osiągnęliśmy. Natomiast no, po Barcelonie nasza osada po prostu została rozwiązana z uwagi na to, że czwórkę ze sternikiem zlikwidowano z konkurencji olimpijskiej. Ponieważ zostało to zlikwidowanie, moi koledzy przesiedli się na czwórkę bez sternika. Ja natomiast, jak to się mówi, no, dostałem młodszych kolegów, potrenowałem jeszcze kilka lat, ale bez większych sukcesów i dałem sobie spokój, po prostu zakończyłem karierę sportową. Tor czwarty do przodu, tor drugi stoi. Tor trzeci do przodu, cały czas do przodu, tor trzeci. Stop, tor trzeci stoi. Uwaga! Start! Gratuluję. Dziękuję za promocję wiosiarstwa, za promocję idei olimpizmu na całej polskiej telewizji. Pamiątkowy medal spływu wiosiarskiego po 135 latach. Dziękuję. Wzruszający film w Muzeum Żydów Mazowieckich. W Muzeum na Kwiatkach w ramach Dni Żydowskich odbyła się premierowa emisja filmu dokumentalnego, który Jan Gawrukiewicz nakręcił z Jakubem Gutermanem. Mieliśmy okazję porozmawiać z jednym z autorów obrazu, Janem Gawrukiewiczem. Czy był to dla niego trudny film? Ten film jak najbardziej był dla mnie filmem trudnym, ponieważ dotyczył spraw osobistych Jakuba Gutermana i bardzo dramatycznych. Aczkolwiek będą też momenty niekoniecznie dramatyczne i niekoniecznie smutne. Jeśli miałbym w takiej skali to oceniać, jak ważny jest to film dla mnie, to powiem tak, jeden z najważniejszych, jakie udało mi się w życiu zrobić.
Wagę filmu podkreślał także dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Jest to bardzo ważny film dla Muzeum Mazowieckiego, dla Muzeum Żydów Mazowieckich, jak również dla płocczan. Jest to żywa historia. Jakub Guterman to żywa historia tego miasta, jego historii. On ucieleśnia, uosabia dziesiątki tysięcy Żydów, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Jemu udało się przeżyć i opowiedzieć o tamtych trudnych czasach, jak i czasach powojennych i też to, że bardzo kocha Płock. W trakcie tego bardzo osobistego obrazu Jakub Guterman opowiadał historię swojego życia w Płocku. Historię bardzo dramatyczną. Jakoś nie pasuje mi być bohaterem żadnego filmu, ale rozumiem to myśli tych ludzi, tych dobrych ludzi, którzy zaproponowali ten projekt, bo wie pan, nie wiem, czy to związać z komuną, czy nie, ale przez wiele, wiele lat Płock milczał o swoich mieszkańcach Żydów. Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni wiatr łączył z polską piosenką i słowiańskim żalem, gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni opłakiwali święte mury Jeruzalem. Deszcz, chłód i dużo grzybów w lasach, w podpłockich zagajnikach i lasach aż roi się od grzybów. To pyszne i aromatyczne zbiory, po które warto sięgać. Zbierając grzyby musimy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Pierwszą taką zasadą jest, że zbieramy grzyby tylko te, których znamy. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości podczas zbioru grzybów, można zawsze z nami skonsultować. Codziennie jest dyżur jakiegoś grzyboznawcy, który udzieli takich porad. Natomiast jeżeli mamy wątpliwości, można też sprawdzić to w atlasie. Nie jest polecane sprawdzanie w internecie, gdyż są różne informacje. Korzystajmy zawsze z kilku źródeł. Inną taką zasadą jest, żebyśmy nie zbierali młodych owocników, u których są cechy jeszcze nie do końca wykształcone. Istnieje łatwość pomylenia grzyba jadalnego z trującym. Pamiętajmy też, że grzyby powinno się wykręcać, szczególnie grzyby blaszkowe, tak? Dlatego że rozpoznajemy także po trzonie, czyli po tej części, która zostaje odcięta. I tu istnieje możliwość pomylenia chociażby kani z muchomorem sromotnikowym. Grzyby należy także zbierać do przewiewnych, do koszyków, do wiaderek, nie do reklamówek. Należy jednak zbierać je z głową. W tym przypadku nie trudno bowiem o groźne zatrucie. Jeżeli chodzi o zatrucia grzybami, to pierwsze objawy są typowe dla wystąpienia zatruć pokarmowych, czyli to są złe samopoczucie, nudności, wymioty, biegunka. Czasami występuje gorączka, ale nie jest to objaw taki charakterystyczny. Jeżeli chodzi o wystąpienie tych objawów, to one nie świadczą o tym, że grzyby były trujące. Często bywa tak, że po zjedzeniu grzybów jadalnych występują takie objawy, dlatego że no, nie należą one do pokarmów łatwostrawnych, więc często zdarza się, że przychodzą szczególnie ludzie starsi albo właśnie dzieci, które zjadły grzyby jadalne. O czym należy pamiętać, żeby nie doszło do zatruć grzybami trującymi. Nie zbierać grzybów blaszkowatych, dlatego że nawet wytrawni grzybiarze mogą się pomylić i zamiast kani zebrać muchomora sromotnikowego albo muchomora jadowitego zamiast pieczarki polnej. Czyli przed zatruciem grzybami trującymi uchroni nas to, że nie będziemy
zbierać grzybów w lesie, które mają blaszki. Jeżeli chodzi o grzyby takie rurkowate, one takiego niebezpieczeństwa ze sobą nie niosą. Natomiast też odradzam podawanie ludziom starym albo małym dzieciom potraw zawierających grzyby, dlatego że nawet świeżo przygotowane, one dla tych osób mogą być ciężkostrawne i wywołać objawy nieżytu żołądkowo-jelitowego. My natomiast na koniec wszystkim naszym widzom życzymy udanego grzybobrania i smacznego oczywiście.